Bizon, super. Tutaj mamy kombajnistę, właściciela miodowego kombajnu. Pan Tomasz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Tutaj jest prezent, przyszła paczka z Ameryki, można powiedzieć. Kolega widz, wielbiciel tych kolorów również miodowych, Michael z USA przysłał nam naklejki na kombajn z firmy Vitex. To studio reklamy, które wykonuje te naklejki 100% wody k oryginału. Za chwilę obejrzymy, co tam przyszło. Co tam jest? Otworzę czymś, co mam pod ręką, nie będę szukał nożyka. O, już widzę. Jest komplet, pełen komplet naklejek. Może zniszczmy się, zobaczmy, co tu jest, żeby ładnie było widać. To są Bizon, według oryginału. Bizon, super, rzeczywiście. Można odwzorowane. Pani Ania z firmy Vitex robiła je no, ponad pół roku. O, z rok albo i dwa. Każdy piktogram widać jest odzorowany. Tu jest gaz, wszystkie piktogramy na nawet są na znaczki B, na wysyp rury. No one są na siłownikach i w kogucie, a to są w ogóle od koguta też jeszcze rzeczy, a tu jest układ zalania wodą, biegi i 01 włącznik. No jest piktogram od koguta, którego żeśmy szukali. Do dźwigni gazu tak samo? Tak. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. O, to jest całkiem... To jest cały komplet na Bizona, super. A i tu jest rzet. To nie jest... Ten rzet. To są loga z kłoskiem. A jeszcze tutaj mamy bardzo ważną planszę. Tu jest znak jakości, instrukcja obsługi silnika. Uwaga na co to jest uwaga? Na rozdrabniacz. No i na silnik Andoria. Stary i nowy typ. No i ciśnienia. Na wózka od headeru mamy. Na tylny wózek, na przednie koła 170 kPa, 225 kPa na tylne koła. No i tu jeszcze jest ostatnia taka może najmniej spektakularna plansza. To są trójkąciki, gdzie są na osi. Punkty podniesienia. Do podniesienia i też do lewarowania. I to one są też na wózku do headeru. A tutaj niewidoczne są trójkąciki do punktów smarowania. Widać je pod światłem. 19 na 19. Także więc tutaj mamy te wszystkie rzeczy. Na tego Bizona. No, chciałbym podziękować panu Michałowi z USA za tak hojny prezent. Za doprowadzenie tego Bizona do takiego stanu, jakim jest. Wielkie podziękowania tutaj od gospodarzy z Pomorza. Szacunek. Dziękuję w imieniu Michała. I pozdrawiamy tutaj też Michała za to, bardzo, że lubi te Bizony, będąc tyle lat w Ameryce, dalej za nimi tęskni i bardzo je lubi. A tutaj zapytam ciebie, Tomek, skąd te takie zamiłowanie do Bizona i w ogóle do tego koloru, że ten kolor ci się podoba, akurat wiesz, miodowy, a nie czerwony? Wiesz, to było od dziecka, zawsze wyczekiwaliśmy, kiedy przyjedzie kombajn do nas kosić. Nie mieliśmy swojego kombajnu, zawsze kosił u nas jeden wujek albo drugi wujek. Jeden wujek miał miodowy kombajn, a drugi wujek miał czerwony kombajn. I zawsze wyglądaliśmy, który przyjedzie, nie? A miodowy to pamiętam, bo jako nówka przyszedł do nas kosić. Wujek przyjął jako nowym kombajnem z Płocka, pierwszy raz kosił u nas w polu i to takie w pamięci utkwiło, miodowy Bizon, nie? I to takie sentymentem jest, nie? Dźwięk tych silników, no niektórym się bardziej czerwony podoba, ale w moim przypadku wolę miodowy. Nie wiem, prasy także samo kostkujące malowali na ten kolor. Mi się wydaje, że w kompletach. Gospodarz tak. Mógł sobie kupić prasę kostkującą w kolorze miodowym, czy tam jasny orzech, zależy kto jak nazywa. Ale miodowy kolor Bizona to także jest kolor oryginalny według mnie. To nie jest żaden zamiennik. Po prostu takie było, po prostu inżynierowie zaprojektowali, puścili taką farbę, taki kolor. Ze względu musieli to uzgadniać wcześniej, czy Bizon w tym kolorze będzie odpowiadał użytkownikom, ale widzę, że zaakceptowanie tego Bizona jest bardzo duże, tego koloru, bo swego czasu przed rokiem 80, można powiedzieć 87, mało tych kombajnów miodowych było, a po 87 roku się ich chyba więcej wysypało. Tak jest. Tych kombajnów, właśnie Super Bizon. No i z tego względu tak mi się zapamiętało, bo
jak przyprowadzali te kombajny, jestem z tego rocznika, że pamiętam nowe kombajny jak przyjeżdżały, chociaż za dzieciaka, to właśnie bardzo dużo tych kombajnów w kolorze jasnego orzechu, czyli miodowego przychodziło. No, także nie są to złe kombajny, tylko jak mówi pan Kazimierz, o te kombajny trzeba umieć dbać. I ja jego zdanie podzielam. Potrzebują dużo uwagi, dużo trzeba poświęcić czasu, żeby to doprowadzić do użytku, ale jak się doprowadzi, to jeżeli wszystko jest działające w kombajnie, to z dużą przyjemnością się na nim pracuje. No przejdźmy może tu do przodu, porównamy te naklejki stare z nowymi, jak to wygląda. A jeszcze tutaj zapytam, jak jesteśmy, jako kombajnistę bizona. Jak się w ogóle kosi na takim bizonie? Jak to jest być kombajnistą takiego bizona? No, to trzeba lubić, bo przykładowo nie każdy na bizona siądzie, z tego względu, że jest kurz, jest człowiek w otwartej przestrzeni, dużo dźwigni mechanicznych, wszyscy są ustawieni dzisiaj na hydrostaty, na łatwą pracę, a tu trzeba po prostu... To trzeba wszystko mieć wyćwiczone, w bizonie to trzeba troszeczkę powalczyć i od małego dziecka stać. Jak ja powiem, że patrzałem na te wszystkie dźwignie, nie? Nie wszystko robię perfekcyjnie, jak wiadomo. Nie bardzo, ja tak szczerze mówiąc z bizonem niedługo koszę, jeden sezon przekosiłem w tamtym roku, ten jest następny. No ale mi się wydaje, że z każdym rokiem idzie coraz lepiej. A tutaj teraz porównamy, jak są naklejki według oryginału, jak podróbka wygląda. Przede wszystkim widać, jaki tu jest napis Z056, a jaki tutaj. Bizon Super tu jest taki, a tam jest taki ładny. W dodatku jeszcze są tutaj rogi zaokrąglone w oryginale, a tutaj są kanciaste, a tutaj są ładne okrągłe. Także ta naklejka jest, no jest różnica. Pomijając fakt, że same te fasolki ZFMZ to są tamte w prostokącie, a te fasolki. Także więc tutaj dziękuję za pokaz. Będzie ładnie. Ponaklejamy, powymieniamy i będzie pięknie. No jesteśmy na bizonie, na miejscu dowodzenia. Co się, Tomek, ci tutaj najbardziej w tym kombajnie podoba, jak on pracuje? No wszystko, mruczenie silnika przede wszystkim, co mi się podoba, a czego nie miałem, to obroty silnika, obroty mocarni. Aha, i przede wszystkim wszystkie zegary mam teraz sprawne, tak jak w oryginale z Płocka wyszedł. Mam kontrolkę ciśnienia oleju, mam kontrolkę żołędzia, mam kontrolkę rezerwy, czego w oryginale nie było, tak? Tak, teraz jest zatankowany do pełna. I jak to wygląda? No wciśnijmy, żeby nam nie hałasował. I jest do pełna. Mamy pełne, czyli można jechać kosić? Można jechać kosić na to cały co, dzień. Palimy go? Palimy. Nie ma sprawy. Niestety bizon za nie mówił. Słabe akumulatory, za dużo było prób robionych. Co, jedziemy? Tak. Jeszcze raz? Tak. Ale oni już odłączyli. Dobra. Jedziemy?